dzień leśnych zmagań, kolejna część. Tym razem jestem troszkę dalej niż byłem wczoraj. No dobra, nie ma czasu do stracenia. Jestem na tym miejscu nieprzypadkowo. Zaprosił mnie w to miejsce Bartek. Jak sam twierdzi, znalazł tu sporo fajnych przedmiotów i mieliśmy się tutaj spotkać. No ja dojechałem, zaś on. Ale Bartkowi coś tam wypadło. No i jestem znowu sam. Ale dzięki ci za wskazanie miejscówki. Za chwilę zweryfikujemy, czy jest tu faktycznie tak, jak mówiłeś. A ty, Witku, jeszcze raz zrobisz mi takie jaja jak pod koniec ubiegłego lata. To mam tu dla ciebie idealny garażyk. Jak widać, był tutaj spory wyrąb lasu. Masa tak przerzedzono z tych drzew. I podobno gdzieś na tych wzgórzach, na tych górkach. Tędy gdzieś przechodziła jakaś stara droga prowadząca do fabryki, do jakiegoś zakładu przemysłowego w każdym razie. I wychodzą różne monetki. Całkiem spoko, co? Leżał sobie po prostu. Ktoś go zgubił i to najprawdopodobniej dzisiaj albo wczoraj. No świeża zguba. Jakby ktoś rozpoznał to jako swoje, to śmiało można się zgłaszać. Tak wygląda. No chodzi wszystko. Ewidentnie dzisiejsze, nawet nie zerwane nic. Zobaczcie, tak się dzieje, kiedy natura nie chce się poddać człowiekowi. No i jest. No i pierwsza. I od razu z grubej rury atakujemy. Jest fenol. 1862. No tego rocznika nie pozdrowię raczej. Ale to daje mi po prostu dobry znak, że Bartek miał jednak rację. Mam słuchawki i nie wiem, czy będzie słychać, ale ja nie mam wątpliwości. To jest na bank moneta. Tak mi uciekało swincze rogate. Dwa fenolki. Identyko jak wczoraj. Może trochę gorszy tutaj ta gapa z drugiej strony. Ale... zgodnie z przewidywaniami, zgodnie z tym, co powiedział Bartek. Także drugi fancik spoko. No miałem po drodze jeszcze śmieci, wiadomo, ale tego nie będę nagrywał, pokazywał, bo i po co. No. Dwie monety i zegarek, jak na taką godzinę zabawy, to całkiem dobry rezultat. No ale liczyłem na więcej. Bartek mi tu mocno apetyty rozbudził. Mam nadzieję, że jeszcze coś do coinboxa wcisnę dzisiaj. I to jest obszar, który muszę teraz przeszukiwać. Cały ten wąwozik. Między jednym wzgórzem, a drugim z góry na dół. Wyczyszczona i kolejna jedyneczka. Spoko. Dopiero trzy monetki. Czasu dużo nie zostało. Ale jest nadzieja. A dopóki jest nadzieja, jest zabawa. Ten cały wąwóz już praktycznie cały obleciałem. Teraz pójdę na tamto wzgórze, bo ja tak do końca nie wiem, o które mu chodziło nawet. I co tutaj jeszcze wyszło? To taka dziwna łuseczka. Jakby od jakiejś sygnałówki. Na początku myślałem, że to jest mop, bo ta rurka mi się tak skojarzyła. Ale jest to łuska. W niewielkim odstępie czasowym dwa guziczki. Jeden taki dosyć ciekawy, bo malutki, ma tu fajne wzorki. Fajnie pokryty taką patyneczką. Drugi gorszy, jakby taki groszek, ale taki badziewiasty. O, teraz lepiej go widać. Tam się widzi.
Widzę, że nie tylko ja tu ryję, prawdziwe dziki też tu są. W lesie już czuć i słychać wiosnę. O. Rumca stoi, nikt go nie chciał rąbnąć. W sumie się nie dziwię. I znalazłem dogodne miejsce, optymalne dla wykrywacza. Cewka zapiera się tam, gdzie są nogi. I nie ma możliwości, żeby gdzieś poleciało. I w tym momencie gdzieś tam mi się nie poniszczy przy transporcie w bagażniku. Equinox jest dosyć delikatnym urządzeniem. Przyznam wam, że jestem już potwornie zmęczony. Wykopki terenowe po takich wzgórzach mocno dają w kość. Nie przywykłem do takiego biegania. Sygnałów trochę było, oprócz tego, że znalazłem no w sumie niedużo, bo liczyłem na więcej jednak tych monet, tych fajnych fantów. Ale mimo wszystko cieszę się, że widz Bartek wskazał mi miejsce, na które mogłem pojechać. Zweryfikowałem po swojemu. Mam nadzieję, że następnym razem, jak przejdziemy razem, to wskażesz mi dokładnie to miejsce i nakosimy tak, jak należy. No to podsumujmy szybko to, co było. Zróbmy sobie widoczek. No i jak widać, są te dwa guziole, dwójeczka feningi. Jeden fening i drugi, tyle że tu jest 1875, a tu mamy 1862. Poza tym taka jakaś tutaj redukcja, złączka hydrauliczna. No i ten zegarek. Chciałbym odnaleźć jego właściciela, bo ewidentnie jest to zgubione jakoś teraz. No ja się już teraz relaksuję, odpoczywam za chwilę. Jadę tam, gdzie nie lubię jeździć i robić to, czego nienawidzę robić. Mianowicie zatankować to bydle. Ceny paliwa na stacji benzynowej są okrutne, niestety. Więc trzeba ograniczyć to jeżdżenie póki co. Was zapraszam oczywiście do subskrybowania kanału. Zostawcie te lajki. Każdy, kto ogląda, pobijmy rekord. No. Zawsze mam jakieś 120, maksymalnie 170 lajków. Chciałbym mieć w końcu z 500. Proszę, każdy, który ogląda, zostaw lajka i będzie git. No i oczywiście komentarze i do następnego. Jak ktoś ma ochotę razem wspólnie pokopać, ma jakieś fajne miejscówki, zgody, no to oczywiście pisać. I tyle. Widzimy się, no pewnie jutro.